Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnej odsłonie naszego cyklu Kreatywni w domu. Jak wiecie, drodzy Państwo, nasze świetlice są w tej chwili zamknięte, a my mamy potrzebę spotykania się z Państwem. Mam nadzieję, że Wy, drodzy Państwo, macie też taką potrzebę spotykania się z nami. I chcielibyśmy przekazać, tak jak wcześniej, kilka naszych pomysłów związanych z pracami dziecięcymi i nie tylko, myślę, kolejne będą na pewno też dla starszych osób. A jesień jest tak piękną porą roku, tak kolorową, że postanowiliśmy zrobić kilka filmików, zajęć właśnie z darami jesieni. Idąc na spacer, nie tylko wdychamy świeże powietrze, ale i również możemy się dużo nauczyć. Możemy zbierać liście, uczyć się nazw liści, uczyć się kolorów. Możemy zbierać szyszki, żołędzie, kasztany i z tego wszystkiego potem w domu zrobić wspaniałe rzeczy, a jednocześnie zagospodarować czas naszym pociechom. Na dzisiejszych zajęciach wykorzystamy zebrane na spacerze liście. Liście są bardzo różnych kształtów. Ja zebrałam liście klonu i liście topoli. Z liści klonu zrobimy takie oto przepiękne różyczki, które mogą zdobić nasze pokoje. Możemy robić bukiety, możemy robić pojedyncze, a w tej chwili pokażę, jak taki kwiatek wykonać. Bo celem naszych zajęć jest również to, abyście Państwo nie musieli specjalnie kupować materiałów na te zajęcia, które przedstawiamy, a poszukali je w domu, bądź tak jak mówię, w parku, w lesie, na spacerze. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, przygotowując ten oto kwiatek, taki oto kwiatek, bo ten już jest gotowy, a ja będę robiła nowy. Zwijamy liść, robiąc pręcik. Składamy liść na pół i każdą stronę również składamy do środka. Mam taki kształt liścia. Następnie zwijam go w rulonik i to będzie pręcik naszego kwiatka. Proszę, tak musi wyglądać pręcik. Następnie dokładamy już płatki. Płatki wykonujemy troszeczkę inaczej. Składamy każdą część do środka, zaczynając od dołu, kolejną część do środka i tą najdłuższą część liścia na samym końcu. Kształt jest w tej chwili taki. Chodzi nam o to, aby była faktura 3D. Żeby nasz płatek nie był płaski, a był troszeczkę wypukły. Pręcik układamy na płatku i formujemy płatek. I już mamy pręcik i jeden płatek. I tak samo robimy kolejne płatki. Mam złożony kolejny listek i kładziemy go tak, żeby był po przekątnej. Tu, gdzie nam brakuje, tu dokładamy. I formujemy. I już mamy dwa. Robimy kwiatek z tylu liści, z ilu chcemy. Im więcej, tym kwiatek będzie oczywiście większy. Dokładam kolejny. I kolejny. Tutaj może być troszeczkę trudno dla małych dzieci, ale myślę, że rodzice staną na wysokości zadania i pomogą. Układam następny listek, już mam taki kwiatek. Zrobię jeszcze ze dwa płatki i myślę, że to wystarczy. Być może znacie Państwo, jak się robi kwiatki, różyczki z liści,
ale muszę powiedzieć, że każdego roku jesienią w świetlicach te zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Proszę, mam już różyczkę. Biorę nitkę i zawijam dosyć mocno w koło, żeby mi się wszystkie płatki trzymały. Proszę, moja różyczka już jest. Chcę, żeby była jeszcze ładniejsza. Dokładam jej z liści. Takie oto ozdoby. I tym razem zwiążę grubszą nitką bądź sznureczkiem. Wyrównam końce mojego kwiatka. Proszę bardzo, moja różyczka już jest gotowa. Można w ten sposób zrobić bukiet z 3, z 5, z 7, a można takie różyczki, takie kwiatki włożyć do innych bukietów i też będą zdobiły nasze stoły, czy pokoje, czy nawet ogrody, żeby taki kwiatek nie łapał kurzu za dużo, użyję lakieru do włosów, zwykłego lakieru do włosów. I będzie lekko się świecił, a jednocześnie nie będzie łapał zbyt dużo kurzu i tak szybko nasze liście nie ściemnieją, czyli kolor będzie dłużej zachowany. Ale nie wszyscy z Państwa lubią kolory jesieni. Modne są teraz wnętrza glamour, dlatego też przygotowałam, ale tym razem są to liście topoli, które uważam są lepsze do pracy z małymi dziećmi, gdyż mają taką strukturę woskową i łatwiej się je układa. Spryskałam sprayem w kolorze złotym, może ktoś ma taki wystrój. Ale i również mam w kolorze srebrnym. Może komuś takie będą pasowały. Inwencja już należy do Państwa. Myślę, że zajęcia się podobały. Dziękuję bardzo za udział i myślę, że będziecie Państwo powtarzali te prace u siebie w domu i zagospodarowywali czas w ten sposób swoim dzieciom. Dziękuję bardzo.